Siemano, witam was w kolejnym odcinku na kanale Elik. Dzisiaj do przedstawienia mamy dla was parę nowości od Hellvape'a, jakimi są dwa atomizery. Drop RDA, dwójeczka, Fadrabit dwójeczka i podziki Fusion Era. Fusion Era. Dokładnie tak, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądajcie odcinek. Zacznijmy najpierw od Fadrabita. Dokładnie tak, mój Fadrabicik jest sklejony dokładnie na zestawie, gdzie jest na dole RX300 EcoBox oraz góra to oczywiście Fadrabit drugiej generacji. Co możemy powiedzieć o tej górze? Na pewno to, iż jest naprawdę mega duży przepływ powietrza. No jest kurwa ogromny. Mamy dwa airflowy, jeden na górze, drugi na dole. Oczywiście możemy sobie przekręcić na przykład jeden, żeby mieć tylko dolny airflow, bądź możemy przekręcić sobie dolny, żeby mieć tylko i wyłącznie górny airflow, wtedy mamy tak naprawdę atomizer i wyłącznie albo z dolnym, albo z górnym. Ogólnie jeżeli chodzi o kwestie smakowe, to najlepiej liquidy smakują tutaj, gdy dwa airflowy są otwarte na maksa. Przynajmniej ja mam według mnie takie wrażenie, próbowałem palić i ogólnie z maksymalnie zamkniętym górnym, maksymalnie zamkniętym dolnym, skręcałem do połowy, 3/4. Bawiłem się troszkę z tym atomizerem, troszkę go przetestowałem i naprawdę uważam, iż względem poprzedniej konstrukcji jest dużo poprawione przeciekanie tego atomizera, ponieważ w poprzedniej wersji Fadrabita, pierwszej wersji RTA, jeżeli chodzi o przeciekanie, to była udręka i to naprawdę spora. Miałem okazję korzystać z pierwszej generacji i tam złe założenie, tak naprawdę zawikowanie swoich grzałeczek kończyło się zazwyczaj tym, iż dolnym airflowem wyciekał praktycznie cały likwid, któryśmy zalany. Tutaj jest to dużo lepiej poprawione. Ta baza, to tak zwany deck RBA, jest również dużo przyjemniejszy. Jest całkiem sporawych rozmiarów. Tak, więc nawet jeżeli chodzi o jakieś większe grzałeczki, to na spokojnie zmieścimy. Tak prezentuje się wielkość deka, więc jest on naprawdę sporych rozmiarów. Sama tak naprawdę kap, jakby, czyli sama ta górna część jest dobrze wyprofilowana. Dość łatwo się odkręca, tak samo zamyka. Z takich nowości, znaczy nowości, no w sumie standardowy, no to mamy odkręcany górny pin do nalewania. W zestawie mamy standardowe szkło proste oraz jest bubble glass, więc jeżeli chcemy sobie powiększyć to szkiełko, to możemy zawsze sobie dorzucić bubble glassa. Ja sobie w ten sposób, bo i tak mieści w tym szkle 2,5 ml płynu, więc naprawdę całkiem przyjemnie. No i tak jak wspomniałem, górny i dolny airflow. Pokażę wam teraz tak naprawdę, co dostajemy w opakowaniu razem z atomizerem, który sobie zakupimy. Ogólnie sprzęcik strzeli delikatną gafę, ponieważ szkiełko proste ma 4 ml, a nie 2,5, jak wspominałem, więc należy to podkreślić. Pokażę wam teraz, co dokładnie mamy w opakowaniu. W opakowaniu na górze znajduje się bubble glassik 6,5 ml. Na dole oczywiście jest nasz atomizer. Poniżej mamy taki toolkit, czyli uszczeleczki plus jakiś śrubokręcik do grzałek. Zestaw taki startowy, starter kit, gdzie są dwie grzałeczki oraz dwa paseczki waty na założenie pierwszej grzałeczki. No i takie nóżki do ucinania grzałek. No i oczywiście na dole jeszcze jest instrukcja obsługi. I to właśnie tyle znajduje się w opakowaniu. Jest taki standardowy raczej starter kicik od Hellvape'a. Bardzo wiele sprzętów od Hellvape'a posiada właśnie taki starter kit w postaci dwóch grzałek, jakiegoś tam śrubokręcika. No i tutaj raczej, jeżeli chodzi o to, no, postawiłem odwrotnie, niech będzie odwrócony. Jeżeli chodzi o sam sprzęcik, naprawdę posiada bardzo fajną, chłodną chmurkę przez te właśnie dwa airflowy. No, chmurka jest chłodna, fajna. Dość gęsta tak naprawdę też, bo są dwie grzałki oczywiście założone, te, które były w zestawie. I naprawdę fajnie sobie one radzą, to jest oporność około 0,2 Ohma na dual coilu, aktualnie to jest 0,19, to jest 70 W, więc naprawdę... No, fajnie, fajnie to chmurzy. Kamilu, spróbuj ty. A pozwalam mogę? Ci, ja ci pozwalam, ty mam nadzieję, że tak mi pozwolisz skosztować swojego sprzęciora. No, chmura jest bardzo fajnie, chłodna. Jest fajne. I też dużo smaku według mnie, bo naprawdę połączenie tego top airflowa i bottom airflowa, no kurwa fajnie ten smaczek wyciąga, no nie można powiedzieć, bo ten smaczek jest naprawdę fajny. No i chmurka jest mega zimna. No, oczywiście, jeżeli by wam to przeszkadzało, to zawsze możecie sobie te airflowy poprzykręcać i wtedy będzie też... A czy ktoś lubi ciepłą chmurę? No, nie wiem, no. Może są jacyś fanatycy ciepłych chmur, nie?
Nie wiem, ja nie lubię. Ja lubię, jak chmura jest fajna, chłodna. Mega. Mega. Mega przyjemnie się tego ogólnie pali, nie? No i dół, no to dół, tutaj raczej nie zostajemy uwagi, bo to jest prywatny mój dół. A góra, jeżeli chodzi o to, a samo to mizer, naprawdę, naprawdę przyjemnie. Co na pewno należy podkreślić, to iż jest on dość mocno likwidochłonny. No, no, troszkę tego likwidu naprawdę zje. Więc jeżeli będziecie kiedyś w przyszłości chcieli się zaopatrzyć w taki atomizer, to praca również zaopatrzyć się w dużą ilość likwidu, bo będzie naprawdę sążnie będzie. A może teraz, Kamilu, ty przedstawisz swój atomizer, jaki masz w swoim sprzęcie? Drop Dedic 2 RDA w kolorystyce Gunmetal. Złożony na dual coilu, na watę nie patrzcie, bo nie ma po co. Dosyć też sporawy jest ten dock, jest sporo miejsca na watę. Posiada regulowany przepływ powietrza. Lepiej niż Dedrabicie na przykład, bo jestem pod takim jakby plastrem jodu. No w sumie tak to reszta bardzo podobnie. Ustnik AG+, który nie, dzięki czemu nie zbiera się liquid na nim i hamuje przyjmowanie, że tak powiem, nie przyklejają się do niego bakterie, ani jakieś różne inne zarazki. No, to też na plus, na pewno fajne właśnie. Tak, to bardzo na plus. Dripperach od Hellvape'a. Więc to jest na pewno na plus. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, to całkiem przyjemny ten atomizer, kompaktowy, więc jeżeli macie jakieś mniejsze jedno akumulatorowe zasilanie, to na pewno fajnie to da radę. Plus ja sobie wezmę tutaj, ściągnę chmurę, zobaczymy jak to smakowo. W zestawiku po zakupie takiego RDA otrzymujemy samo RDA, dodatkowy zapasowy ustnik i oczywiście tam instrukcja obsługi. Posiadamy też grzałeczki i dwa paski waty. Posiadamy też, tak jak w Fadrabicie, mini toolkita z uszczelkami, ze śrubokręcikiem. Mamy też pin do skłonka, bardzo fajna opcja. I też nóżki do obcinania grzałek. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę oba zestawy, czyli Fadrabita i Drop Dead 2, mamy praktycznie ten sam zestawik, nie? Czyli praktycznie jeżeli chodzi tak, o to... Tak, tylko że jedynie co to Fadrabi nie posiada pinu do skłonka. Dokładnie tak. A to Wizer, więc nie potrzebuje żadnego takiego pin skłonka. Więc co możemy powiedzieć o tych dwóch atomizerach? Całkiem fajne, na pewno na plus, jeżeli chodzi o Fadrabita, to, że tak mocno nie przecieka. Chociaż spotkała mi się raz taka sytuacja, gdzie jak zalewałem swój liquidzik właśnie przez te otwory i odkręciłem kapa, zalewając liquid, troszkę pociekło go przez dolny airflow, dość sążnie, więc tutaj zrobiło się delikatne podciśnienie i wypluło ten olejek tymi dolnymi airflowami. Natomiast przy codziennym użytkowaniu się z tym raczej nie spotykam. No i zawsze, jeżeli możemy sobie zalewać, to zawsze możemy ten airflow ten dolny przykręcić, przez co nam się nic nie wyleje. Jeżeli jesteśmy gdzieś na jakimś spotkaniu, gdzieś na jakimś mieście, nie mamy opcji wyczyszczenia swojego atomizera, co jednak warto to robić, ponieważ zaraz wszelakiej maści się tam zbierają, to jednak dbajmy o swoje atomizery, bo lepiej nie palić z jakichś usyfionych, niefajnych ustników. Nie jest to ani higieniczne, ani przyjemne dla samego użytkownika. Co do Drop Deda 2, jak na stokowe grzałki z zestawu i watę, bardzo fajnie daje smak. Wata też jest fajnie się wygodnie układa. Wata też oddaje smak. Wata oddaje smak, ta z zestawu, bo zdarzyło mi się już nieraz, kupując jakieś RTA, RDTA, RDA, waty z zestawu były średniej jakości i no, nadawały się jedynie do kosza i wsadzenie jakiejś lepszej jakości waty. A ta z zestawu naprawdę bardzo jest fajna, przyjemna. No nie jest ona jakaś górnych lotów, ale nie jest zła. Jest tak. Naprawdę tak dla jakiegoś laika, naprawdę fajna i dość łatwa w założeniu, bo to jest zazwyczaj taka sznuróweczka, która posiada aglet z dwóch stron i po prostu przeciągamy sobie przez grzałeczkę i tak naprawdę to jest tyle. I też na pewno jeżeli chodzi o dropa, to fajnie, bo ma dość dużo miejsca na właśnie tą watę,
więc nie musimy cały czas go zalewać, wystarczy go podlać troszkę więcej i też was fajne to, że jak go sobie przechylimy, to nam się to nie wyleje. Oczywiście, jeżeli nie przesadzimy z ilością likwidu, którą znaleźliśmy na RDA, nie? No i cena tak naprawdę zostało jeszcze z nowości od Hellevape'a, to podzik, jakim jest Fusion Air. Fusion Air. Dość fajny, ładny przede wszystkim, taki raczej niepodobny do żadnego istniejącego sprzętu na rynku. Drag Nano 2. Ale Drag Nano 2 wygląda troszkę inaczej. No, ten sam zamysł, czyli jeżeli chodzi o ten taki a la kwadrat, no rzadko się spotyka ze sprzętem, który jest taki ścięty po rogach i ma jakieś takie przetłoczenia w postaci na przykład takich trójkącików, które tutaj są. No i też fajnie, bo ma takie okienko tutaj na... Drag Nano 2 nie miał. Drag Nano 2 nie miał, ale Drag Nano 2 miał też również regulowany moc poprzez przycisk. Hmm. A jeżeli chodzi o tego Fusiona, to nie tak co naprawdę... co mam regulowane, to Airflowy. Dokładnie. Jeden Airflow jest możemy ono takim... Możemy go sobie zamknąć. Suwaczku. I ten suwaczek działa tak całkiem przyjemnie, z delikatnym oporem, ale nie przesuwa się go jakoś ciężko. No i oczywiście mamy je również jeszcze tutaj takie przetłoczenia, które są typowo na smycz. Na smycz, żeby sobie wsunąć, zawiązać i zawieść go sobie na szyi. Ale co mogę od razu stwierdzić na początku, że jest to podzik stworzony pod Dela, bo przepływ jest gigantyczny, tak. Jest naprawdę na maksymalnym otwartym przepływie. Bardzo lekko się to, jest bardzo lekki opór, ale też jest to fajnie zrobione, bo ten opór nie jest na tyle lekki, żeby nie włączył zasilania w podzie, przez co atomizer od razu startuje. No i w sumie to tak naprawdę dość tyle byłoby, jeżeli chodzi o to zalewanie typowo od dołu, przez gumeczkę, nie jest to w żaden sposób łamany kartridż. 0,8 ohma. Zlewany od góry. 0,8 ohma kartridż w zestawie jest, tylko jeden. Bateria posiada 800 mAh. Mało, ale też nie ma co oczekiwać, no bo wielkość nie jest jakiejś wielkiej. Bardzo kompaktowy sprzęcik i przede wszystkim taki dość fajny płaski, nie? Jeżeli chodzi o to płaski. W sumie też podobny mniej więcej rozmiarowo na przykład do Xlima SQ. No, Xlim SQ też jest dość fajny, bardzo podobny kształtowo. Wiadomo, że inne są kartridże tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o sam sprzęcik, całkiem fajny. Tylko taki wydaje mi się troszkę taki, nie wiem, słabo wykonany może nie, ale wydaje mi się, że nie mógłbym przetrwać on zbyt dużej ilości upadków. Na pewno też będzie łatwo się rysować pod względem tego, iż jest on dość błyszczący i ten materiał, z którego jest wykonany, gdzieś może się na przykład, jeżeli go wrzucimy sobie do jednej kieszeni z kluczami, no może dość ładnie go poharatać. Porysować. No. Ładowanie typu C, oczywiście 20 minut, te 800 mAh na spokojnie się naładuje. 20 minut, pół godzinki to jest raczej taki normalny czas ładowania. No i sam sprzęcik całkiem fajnie daje smaczek, nie jest ten smak taki przesadzony. To jest też, to nie jest aktualnie liquid na soli tutaj, więc jeżeli chodzi o ten smaczek, wiadomo, że będzie on delikatnie słabszy, ale samo to naprawdę, sam cartridge fajnie oddaje smaczek i jest on dość ładnie wyprofilowany, bo jest delikatnie ścięty, nie jest on taki szeroki, że niewygodnie trzyma się go w ustach, a wręcz przeciwnie, całkiem przyjemnie trzyma się go w ustach. No i jeżeli chodzi o to, dość fajny sprzęcik. Nie wiem dokładnie, jak on wygląda cenowo, jaka jest mniej więcej cena za takiego Fusiona R-kę. Natomiast wydaje mi się, że będzie to w granicach około 120 zł, czyli to jest taka klasyka, jeżeli chodzi właśnie o podziki. No i taki dość ładny jest, nie mogę powiedzieć, bo jest na pewno lekki, to jest mega lekki sprzęcik, naprawdę jest mega lekki. Tu jest akurat kolorystyka taka delikatnie złota, a tam jest blacklish green, czyli taka ciemna zieleń, ale ładny bardzo. Wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli porównam sobie te dwa, ja wybrałbym raczej tego blacklish green. Dużo ładniejszy kolorek, przynajmniej mi bardziej przypadł do gustu. Mi bardziej przypadł złoty. A mi bardziej przypadł zielony, jeżeli miałbym sobie wybrać, wybrałbym sobie zielony. To jest fajny sprzęcik. Taki prosty podzik, wydaje mi się, dla początkującego czy dla zaawansowanego wapera to już tak naprawdę nie robi żadnej różnicy. Bardzo proste w obsłudze, zalewamy, no i tak naprawdę wapujemy i tyle. Cieszymy się naszym ulubionym smakiem liquidu. Dokładnie tak, nie ma tutaj co dużo o tym opowiadać. Do poprawy na pewno wydaje mi się ta bateria. 800 mAh to dość mało, chociaż to jest wystarczająco. No, tym bardziej, że mamy tutaj ładowanie typem C, więc dość szybko się to będzie ładować, nie? Nie będzie żadnego z tym tak naprawdę problemu. Teraz to jest standard typ C, więc całkiem ok, jeżeli chodzi o to. Podsumowując, dzięki Hellevape za sample, które nam podesłaliście.
Dzięki Wam też możemy podzielić się opinią na temat Waszych nowych produktów z Wami, czyli widzami. Dobry przekaz leci, chłopaki, niech to się trzyma. A co jeżeli chodzi o same sprzęty? Naprawdę dużo, wydaje mi się, dużo polepszone wersje względem swoich poprzedników. Ja jestem na tak, jeżeli chodzi o Fadrabite RTA 2. Dużo bardziej udana konstrukcja, a Kamil niech się wypowie na temat Dropa RDA. Jestem na tak. Czyli dokładnie tak samo jak ja. Jeżeli chodzi o samego poda, biorąc pod uwagę, aktualnie Helvey wypuścił 3 modele swoich podów, to naprawdę fajna, udana konstrukcja. I wydaje mi się, że to jest taki klasyczek wśród podów. Nic mega ciekawego, nic mega złego. Totalnie klasyczny, fajny podzik, którego zawsze możecie sobie zaopatrzyć. Fajny sprzęcik. No i to w sumie tyle na tym odcinku. Pamiętajcie również o naszych social mediach, takich jak Facebook, Instagram, TikTok. OnlyFansik też. No, jakieś takie śmieszne rzeczy. Nic, trzymajcie się z farcikiem. Cześć.